Cześć, tu Paweł z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Tak jak obiecałem, dzisiaj chciałem Was zabrać na kolejny ptasi spacer, na którym będziemy rozmawiać o tym, co warto zabrać ze sobą na wycieczkę. Jesteśmy na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. A dzisiejsze obserwacje będziemy prowadzić w rezerwacie przyrody Pazurek koło Olkusza. Ale jeżeli już się wybierzemy w teren, to czekmy radość z pobytu na łonie przyrody. Oczywiście sprzęt bardzo nam pomaga, ale nie jest niezbędny. Za chwilę pokażemy Wam dokładnie, co najlepiej zabrać ze sobą na taką wycieczkę terenu. Pierwsze, o co należy zadbać, to ubranie. Obserwacja ptaków to bardzo często siedzenie w jednym miejscu, bez ruchu. A wtedy temperatura odczuwalna, zwłaszcza gdy wieje wiatr, może być znacznie niższa niż ta, którą pokazują termometry. Taki sprzęt bardzo pomaga obserwacji w terenie, gdyż możemy się skupić na detalach ptaków, które czasami, gdy patrzymy na nie gołym okiem, są po prostu w stanie nam uciec. Dla przykładu, gdy patrzymy na przykład na ptaka pod słońce, to niemal każdy jest znacznie ciemniejszy niż w rzeczywistości i możemy nie dostrzec różnych aspektów ubarwienia i tym podobnych. Wraz z nabywaniem przez nas doświadczenia w obserwowaniu ptaków, będziemy sobie w stanie poradzić bez książki, gdyż poznamy gatunek ptaka albo po śpiewie, albo po sylwetce, a czasami po trajektorii lotu. Jednak na początek trzeba mieć przy sobie książkę, choćby dlatego, żeby szybko zweryfikować nasze obserwacje. Koniecznie trzeba wziąć na takie obserwacje notatnik i ołówek. Ołówek znacznie lepiej sprawdza się od długopisu, dlatego że ołówkiem można pisać nawet po zamkniętym papierze. Notatki warto robić, dlatego że na ich podstawie będziemy mogli w domu, korzystając na przykład z internetu, doprecyzować, co widzieliśmy. Na podstawie takich notatek też będziemy mogli sobie później porównywać to, co obserwowaliśmy w różnym czasie, w różnych miejscach. A jak robić notatki, opowiemy już w innym odcinku. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał. Możecie nas również obserwować na Instagramie i Facebooku. A tymczasem zostawiam Was ze zdjęciami ptaków.